Witamy serdecznie. Prowadzimy warsztaty dla instruktorów, warsztaty metodyczne, jak pracować z grupą początkującą, kiedy się chce zacząć uczyć i stworzyć grupę, która będzie tańczyła tańce w kręgu i tańce liniowe. Jesteśmy w tej chwili przy tańcach liniowych, więc jak macie ochotę, zapraszamy do potańczenia razem z nami. I proponuję Wam taniec liniowy, parostatek. Będziemy tańczyć z grupą początkującą, a ponieważ parostatek jest tańcem, który składa się z wielu sekwencji, więc na tym tańcu chciałabym Wam wytłumaczyć, w jaki sposób to można uprościć, tak żeby każdy na początku był w stanie zatańczyć ten taniec. Zaczynamy od nogi prawej i idziemy sobie do przodu. Prawa, lewa i robimy na razie trzy kroczki w miejscu. Raz, dwa, trzy. Do tyłu, lewa, prawa, raz, dwa, trzy. I jeszcze raz próbujemy. To jest nasza pierwsza część. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Do przodu, prawa, lewa, trzy kroki. Prawa, lewa, prawa, do tyłu. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Jeszcze raz, prawa, lewa i raz, dwa, trzy. Lewa, prawa i raz, dwa, trzy. I słuchajcie, to jest wersja uproszczona. Na samym początku zawsze proponuję taki wariant. A proponuję go dlatego, że jak sami zobaczycie zaraz, teraz te trzy kroczki w miejscu zamienimy sobie na mambo step, ale tak naprawdę jak będziemy, jak ludzie zaczną to tańczyć, nawet te kroki w miejscu, prawa, lewa, raz, dwa, trzy, to przez to, że przesuwamy się raz do przodu, raz do tyłu, to nigdy nie są nogi złączone. I tak naprawdę ten mambo step wychodzi naturalnie. Ale żebyście wiedzieli, że mambo step tańczy się w tym wariancie na prawą nogę do przodu, czyli prawa w przód, w bok i postaw. Zmieniamy ciężar ciała, musimy mieć lewą wolną. Zróbmy to wszyscy razem. Najpierw dwa kroki do przodu. Prawa, lewa, mambo step. Lewa, prawa i uwaga, teraz będzie mambo step, ale do tyłu. Lewa noga w tył, wróć i postaw. Ja celowo mówię postaw, niekoniecznie musi być dostaw, czyli niekoniecznie muszą być stopy złączone. Można, jak noga mini nogi, nic się nie stanie. Ważne, żeby pamiętać, że nasz środek ciężkości jest w tym samym miejscu, bo te kroki są szybkie. I jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby przenieść cały środek ciężkości do tyłu, po prostu nie zdążymy wrócić. I to jest, z tym się będziecie często spotykać, jak pracujecie z grupą początkującą, bo czasami rzeczywiście osoby mają problem z przenoszeniem środka ciężkości, ale szczególnie przód tyłu. Spróbujmy już teraz wersja dla ambitnych, jak ja to mówię. Od prawej nogi. Prawa, lewa, mambo step. Mambo step. Lewa, prawa, mambo step. To jeszcze raz. Prawa, lewa, mambo step. Lewa, prawa, mambo step. Czyli mamy pierwszą część. Kolejny element. Kolejna ósemka składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Najpierw prawa noga w bok. Lewa pokazuje, lekko krzyżuje z przodu. Stawiamy lewą nogę do boku, ale prawa teraz krzyżuje z tyłu. Tak? Nie stajemy, tylko dotykamy, punktujemy. Prawa i dotknij, lewa i dotknij. Prawa, punkt, lewa, punkt. To jest kolejny element, który nam się przyda. I teraz tak, jeżeli widzę, że ten element już sprawia osobom trudność, bo tak może być, jeżeli mamy pierwsze zajęcia, pierwsza grupa, to ja na tym kończę. Czyli robimy sobie dwa razy w prawo, nóżka, w lewo, nóżka, jeszcze raz i przechodzimy do pierwszej części. Prawa, lewa, mambo step, lewa, prawa, teraz w prawo, w prawo i punkt, w lewo. I jeszcze raz to samo powtarzam. I od początku. Może być wariant light, czyli w miejscu, pamiętajcie. Raz, dwa i teraz na prawo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo.
najłatwiejszy wariant, ale my idziemy dalej, czyli mamy zdolną grupę, która będzie umiała sobie poradzić już z czymś, co się nazywa, ja na to mówię pudełko, to się nazywa jazz box. Czyli stajemy z ciężarem ciała na nodze lewej, przekładamy prawą przed lewą i na niej stajemy, i to jest ważne. I to wcale nie jest takie proste dla osób, które zaczynają. Lewa w tył, w bok i w przód. Czyli wyobrażamy sobie jakieś pudełko. No i cały problem polega na tym, że to pudełko ma cztery rogi i my musimy iść teraz do tego rogu prawą nogą. Czyli najpierw trzeba przełożyć nogę, stanąć, przenieść cały środek ciężkości w tył, w bok i postaw. I przełóż w tył i w bok i w przód i przełóż w tył i w bok i w przód. I na pewno spotkacie się z osobami, które przełożą i staną tak. Czyli trzeba im zwrócić uwagę, że przenosimy cały środek ciężkości. Czasem trzeba podejść, poprawić. Bywa i tak, ale najczęściej wystarczy tylko zwrócić na to uwagę, że przenosimy cały środek ciężkości w tył, w bok i w przód. I, wtedy, i to jest krok, który się bardzo często pojawia w choreografiach liniowych, więc jak już się grupa nauczy, to już potem wystarczy powiedzieć jazz box albo pudełko i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przypominam tylko, że pudełka mamy dwa. To jest pierwsze z nich. Okay? Więc spróbujemy teraz to sobie złożyć w jedną całość. Idziemy do przodu. Prawa, lewa, trzy kroczki. Raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Druga część na prawo. Punkt. I teraz zamieniamy tą drugą powtórkę na pudełko właśnie. Ale uwaga, nogę mamy z tyłu, a mamy ją przełożyć aż tam. Czyli musimy zwrócić uwagę na ten ruch. On nie jest wcale łatwy, czyli przekładamy go, stajemy z ciężarem na prawej nodze. Tył, bok i przód. I to jest połowa choreografii i ja w grupach początkujących stosuję tylko tę połowę. I potem w miarę zaawansowania uczę drugiej połowy albo nie. Bo tak naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy się dobrze bawili. No niekoniecznie choreografia musi się składać z czterech ósemek, mogą być dwie. Czyli spróbujmy jeszcze raz. Prawa, lewa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, uwaga, druga część. Na prawo punkt, na lewo i przekładamy. Przełóż w tył i w bok i w przód. Czyli jak same widzicie, to przekładanie wcale nie jest takie proste. Prawa, lewa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, raz, dwa i na prawo i nóżka, na lewo i druga. Przełóż w tył i w bok i w przód. I spróbujmy teraz to przez chwilę zakończyć razem z muzyką. Muzykę z siebie nie znacie. I prawa, lewa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, raz, dwa, trzy. Na prawo, na lewo, uwaga, przełóż. Pomocy pudełka. I to jest bardzo często stosowane, zmieniając
JustBox jest bardzo często stosowany do zmiany ściany właśnie. Czyli będziemy znowu przekładać, będziemy chodzić po czterech rogach pudełka, tylko to pudełko nam się będzie kręcić. Popatrzcie, najpierw ja pokażę. Czyli będziemy przekładać do tyłu. Czyli z tej ściany przeszłam twarzą do tej i robię sobie teraz w bok i w przód. Czyli cały obrót wykonujemy tak naprawdę w dwóch pierwszych krokach, ale ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby to było przełóż i do tyłu, i w bok, i w przód. Czyli dalej idziemy po tych czterech rogach pudełka, tylko to pudełko nam się kręci. Co nie jest takie oczywiste i zazwyczaj tutaj ludzie się gubią. Na to proszę, moim zdaniem, na to należy zwrócić uwagę. Przełóż, w tył i w bok, i w przód. A jeszcze te dwa razy. I przełóż, w tył i w bok, i w przód. Dobra, całości. Wszystko umiecie. Cała choreografia od początku. Prawa, lewa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, raz, dwa, trzy. Prawa i nóżka, lewa. I uwaga, przełóż w tył i w bok i w przód. I jesteśmy ustawieni twarzą do nowej ściany. I teraz z Wami nie będzie tego problemu, ale z grupą początkującą ja tam pójdę. Pójdę po to, żeby grupa mnie widziała i żeby mogła razem ze mną zatańczyć. I prawa, lewa, mambo step, lewa, prawa, mambo step, w prawo i punkt, w lewo i pudełko, przełóż w tył i w bok i w przód. I znowu Wam przerwę. Niestety instruktor ma to do siebie, że biega dookoła całej sali. I do kolejnej ściany ćwiczymy razem. Prawa, lewa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, raz, dwa i na prawo. Na prawo i bok, na lewo i pudełeczko. Przełóż w tył i w bok i w przód. I robię przerwę. Stoimy na lewej nodze, bo prawa nam jest potrzebna. I do kolejnej czwartej ściany. I prawa, lewa, mam boskę. Lewa, prawa, mam bok i na prawo. Na prawo i punkt, na lewo i pudełko. Przełóż w tył i w bok i w przód. No i wszystko byłoby dobrze, tylko że ja jestem jedna. Muzyka na nas nie poczeka, a ja jeszcze zatańczyć trzeba. Dlatego jest moim zdaniem, jest takie istotne, żeby najpierw przygotować grupę do tego, żeby w ogóle była w stanie bez mojej pomocy, bez pomocy instruktora zatańczyć całą sekwencję sama. Można też ćwicząc tę choreografię na jedną ścianę, na jednych zajęciach zaczynać do tej ściany, a na innych zacząć do tej ściany. I wtedy ja bym się ustawiłabym Was twarzą w tę stronę i na następnych zajęciach tańczymy wszyscy twarzą na tą stronę. Tak? Chodzi o to, żebyśmy się oswoili, że jak zmieniamy ten krajobraz, który mamy przed oczami, to dalej tańczymy te same kroki. Bo na przykład mnie to na początku sprawiało trudność. Tak jak ktoś odwrócił, to już się gubiłam. Ja jestem wzrokowcem. Więc dla mnie są ważne te rzeczy, które ja widzę przed sobą. Także to polecam zrobić, żeby przygotować grupę do tego, żeby można było tańczyć na cztery ściany. Ale my jesteśmy już grupą zdolną, więc my teraz spróbujemy na cztery ściany i ja już nie biegam, tak? Czyli tańczycie do wszystkich czterech ścian. Wracamy do muzyki. Lewa, prawa, raz, dwa, trzy. Lewa, prawa.
lewa, prawa. Raz, dwa, trzy. I ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Kończymy transmisję na żywo. Na dalszy ciąg zapraszam do nas na warsztaty do Krakowa. Wszystkiego dobrego.